Uster. 16-letnia Iga przyjechała do majątku stryja, który stronił od ludzi. Miał niegdyś żonę i córkę, które zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Iga zaś nie miała rodziny oprócz stryja i jako osoba niepełnoletnia zmuszona była przybywać pod jego opieką. Ten nie pałał zachwytem z powodu obecności bratanicy w jego włościach. Czy miał coś do ukrycia? Przed oczami dziewczyny stał barokowy, jasny pałac nazywany Casablanca. Jest bardzo piękny, pomyślała i ucieszyła się, słysząc piękną melodię. Prowadzono ją po pałacowych pokojach. Wszystkie były dla niej dostępne, oprócz jednego. Nie miała do niego zaglądać pod żadnym pozorem. Ta przestroga jednak taką wzbudziła w niej ciekawość, że przy najbliższej sposobności udała się w zakazany rewir. Nacisnęła pięknie rzeźbioną klamkę. Nieśmiało wkroczyła do niezwykłej sali. Sali pełnej luster. Och, cudownie! Krzyknęła. Była przecież kobietą, więc z przyjemnością zaczęła przeglądać się i tańczyć wśród zwierciadeł. Przyjmując różne pozy, poszukiwała swojego piękna. W jednym z luster odbijała się tylko część jej twarzy. W drugim widziała się podwójnie. W trzecim była mała. W czwartym ogromna. W piątym chuda. W szóstym tęga. Zmieniał się też kształt jej ramion okrytych milionem drobnych pocałunków słońca. Czy jestem piękna? Widziała siebie na setki sposobów. Miotała się po sali oszołomiona, aż w końcu nie mogła już trafić do wyjścia. Nagle usłyszała szept. Żeby stąd wyjść, musisz zobaczyć, jaka jesteś naprawdę. Przerażona chwyciła za klamkę, ale nie mogła ich otworzyć, ani drgnęły. Została uwięziona. Wołała: ratunku! Czy ktoś jest za drzwiami? Odpowiedziała jej złowroga cisza. Chodziła więc do kolejnych zwierciadeł, starając się zobaczyć siebie prawdziwą. Przyglądała się swoim odbiciom. Ale były one zniekształcone. Niektóre jawiły się jakby we śnie, a niektóre jak na jawie. Zatrzymawszy się przed każdym kwadratowym lustrem, powiedziała: może tu zobaczę, jaka jestem naprawdę. Na jej pytanie odpowiedział cichy szept: nie. Zdębiała ze zdziwienia. Co lustrem mówi? To on mówiło. Zwierciadło rzeczywiście potrafiło mówić. Nie pokażę ci prawdy o tobie, ani żadne z innych luster tego nie zrobi.
Jednak jeśli do zachodu słońca sama jej nie odkryjesz, staniesz się kolejnym lustrem w tej sali. Każde z nich jest zaczarowanym człowiekiem. Lustrzane tafle to ludzkie oczy. Widzisz w nich tylko to, jak one ciebie widzą. Niestrudzona podeszła do zwierciadła, w którym jej sylwetka była rozdwojona i zapytała. Dlaczego mnie tak zniekształcasz? Usłyszała. Bo czasem jawisz mi się jako osoba nieokrzesana, a czasem jako opanowana. Ale to tylko część prawdy o mnie. Nie znasz mnie bliżej. Nie wiesz, jaka jestem. Jak możesz mnie oceniać tak płytko? Odparła dziewczyna. A lustro zawstydziło się i zniknął z niego obraz. Podeszła więc do kolejnego lustra. W nim zobaczyła siebie jako osobę o bardzo obfitych kształtach. Dlaczego taka jestem w twoich oczach? Zapytywała. Pochodzę z kraju, w którym młode kobiety są filigranowe. Ty przy nich jesteś purpuletna, odparło lustro. Iga zrozumiała, że w oczach ludzi, którzy oceniają ze swojego punktu widzenia, nigdy nie zobaczy swojego prawdziwego odbicia, swojego prawdziwego piękna. Westchnęła głęboko. Boże, jaka jestem naprawdę! Nagle usłyszała swoje imię. Igo! Zawołał mężczyzna o jasnej twarzy. I patrzył na nią z taką czułością, że ogarnęła ją przenikliwa dobroć, ciepło i wzruszenie. Zobaczyła w jego oczach zachwyt. Ogrom jego miłości ją zawstydził. Jego delikatna bliskość, niczym motyl, była tak subtelna i tak piękna. Ogrom jego miłości ją zawstydził. Nigdy nie przypuszczała, że ktoś tak na nią spojrzy. Nie na jej sylwetkę, na to, w co była ubrana, lecz na nią samą. Potem, gdy zbliżył się do niej i przytulił ją do serca, poczuła się bardzo dowartościowana i godna szacunku, zanurzona w oceanie miłości, spokoju i ukojenia. Kim jesteś, panie? Zapytała. Jestem, który jestem. Przecież mnie wołałaś. Odpowiedział nieznajomy. Na to Iga, jesteś moim wyzwolicielem. Dzięki tobie uwolniłam się od powracającego pytania. Już wiem, kim jestem. Wiem, że nie jestem brzydulą. Kimś niegodnym uwagi. Dziękuję. Rzuciła w stronę wybawcy. Mężczyzna spojrzał na każde zwierciadło łagodnie i wnikliwie. A lustra od tego spojrzenia stawały się pięknymi osobami, pięknymi kobietami. Wstańcie i idźcie. Jesteście wolne.
uśmiechnął się łagodnie, a potem zamienił się w białego gołębia i wyfrunął przez tworza. Drzwi komnaty otworzyły się szeroko i Gaa poczuła świeże powietrze i zapach kwiatów. Szła polną drogą, coraz bardziej oddalając się od Casablanki, od salonów Streja. Rozmyślała: świat pełen jest luster, ale ja nie chcę już być jednym z nich. Odbiciem oczekiwań innych. Chcę być sobą. Wiem, że jestem osobą kochaną bezwarunkowo. Odkryłam to w spojrzeniu tego, który jest i stale przychodzi, aby nas, ludzi, nobilitować, odkrywać w nas wszystko, co najpiękniejsze. Wystarczy go zawołać. Wystarczy otworzyć oczy na znak. Wiem, że jestem jego przyjaciółką. Chcę być kwiatem w jego kochających dłoniach. Rozwijać się i stawać coraz piękniejszą dla niego każdego dnia. Wszystkie kolorowe motyle, wszystkie zachody słońca i wschody, kwiaty. Bądźmy wdzięczni, ucieszmy się.